warsztaty kosmetyczne, warsztaty samoobrony dla kobiet, czy też warsztaty ze stylistką. To tylko niektóre propozycje, z jakich w miniony weekend mogły skorzystać panie podczas 7. Festiwalu Kobiet zatytułowanego Dwie Wstążki. Festiwal miał na celu integrowanie środowiska lokalnego poprzez działania edukacyjne i warsztatowe przeciwdziałające przemocy wobec kobiet i rodziny, promujące zdrowy i świadomy styl życia. W ramach warsztatów panie mogły skorzystać z porad brafitierek, dietetyków czy też specjalistów od makijażu. Dzisiaj jest, tak jak wspomniałam, tych kilka aktywności, ale jutro również, już od godziny 11, panie pytają o to, czy aby przyjadą te same panie brafitierki, co nowego. Także myślę, że jest to taka impreza może niszowa, ale bardzo taka ekskluzywna i taka wysublimowana. Myślę, że taka forma znajdzie takiego odbiorcę, który wie, czego chce, wie, czego szuka. On idzie tutaj i wie, co otrzyma właśnie w tych salach biblioteki. Również można skorzystać tutaj z warsztatów carvingu, czyli warsztatów dotyczących przyozdabiania warzywami, potraw, wyczarowywania różnych ozdób właśnie z warzyw. Również dzisiaj będzie wykład z panią, która przyjechała z Australii, która dużo lat spędziła w Australii, która doskonale zna sytuację kobiet w Australii i powie nam, jak ta sytuacja w diametralny sposób różni się od sytuacji kobiety w Polsce. Organizatorami festiwalu byli Stowarzyszenie Razem dla Bogatyni, Biblioteka Publiczna w Bogatyni oraz Bogatyńskie Stowarzyszenie Amazonki, które również uruchomiło specjalną kawiarenkę, w której można było posmakować pysznego ciasta oraz napić się aromatycznej kawy.